To było wielkie wydarzenie, to ta pierwsza pielgrzymka. W ogóle wybór papieża był ogromnym wydarzeniem. Tak teoretycznie, żeśmy my, księża, młodzi, w stosunku do starszych, mówili, co by to było, gdyby wybrali papieża, bo akurat zmarł papież Paweł VI. To było 6 sierpnia, więc takie nadzieje, no oczywiście na pewno nie, no bo jeżeli by kogokolwiek wybrali, no to na pewno kardynała Wyszyńskiego, ale to nie było szans na coś takiego, to się nie mieściło jakoś w takich realiach. No i rzeczywiście został wybrany Jan Paweł I, bardzo krótki pontyfikat, potem wybór Jana Pawła II. Ogromna radość z racji tego, że Polak. To była wielka radość i wielka modlitwa. Naprawdę myślę, że tutaj w tej takiej świadomości naszej narodowej, religijnej, żeśmy się wyprostowali, żeśmy po prostu jakoś tak poczuli, że jesteśmy kimś w świecie, w Europie, że po prostu chociaż jesteśmy z tej strony Odry, to jednak tam ktoś jest. No i myślę, że po prostu to, że Ojciec Święty Jan Paweł II był Polakiem, to spowodowało upadek pewnego mitu, że jest zgniły Zachód, jest dążący do chwały, powiedzmy, socjalizmu, do rozwiniętego komunizmu Wschód, prawda? I my jesteśmy na tej drodze i teraz kroczymy do tego pełnego rozwoju. Bo dotąd zwykły Kowalski nie mógł pojechać na Zachód. Jeżeli nie miał kogoś za granicą, za żelazną kurtyną, nie mógł pojechać, nie mógł dostać paszportu, nie zawsze dostał paszport, jeżeli miał tam kogoś, ale to już była jakaś szansa. A teraz każdy zwykły Kowalski mógł poprosić, mógł się zapisać na pielgrzymkę i pojechać do papieża. Też na miesiąc przed wybuchem stanu wojennego pojechałem do Rzymu na taką pielgrzymkę. No i widziałem, jak sam zresztą też, jak ci ludzie reagują, kiedy po zmroku, jak już po zwiedzaniu wszystkiego, mogliśmy wejść na miasto i jeszcze sklepy były otwarte. I okazuje się, że w tych sklepach jest wszystko świeże, że są i bułki, że są pomidory, a u nas po prostu to były rzeczy, które jeżeli były, to były rozkupione szybciutko, już ich nie było, a jeżeli jeszcze zostały, to zostały te nieświeże i przecenić ich sprzedawca nie mógł, ponieważ no nie było decyzji związanej z przeceną, prawda? A tam już były tanie, ponieważ jutro rano będą świeże. I to otwierało oczy, prawda? I to nagle taki zwykły Kowalski przyjeżdżał do Polski i widział, że król jest nagi, prawda? Myślę, że to spowodowało pewien poziom wspólnej świadomości. Bo gdyby wydarzenia, czy powiedzmy marcowe, czy Poznań, prawda, to wszystko to były mimo wszystko elity i to były grupy, które widziały problem, ale pozostałe części tego problemu tak nie dostrzegały i w związku z tym nie reagowały na zasadzie solidarności, na zasadzie współpracy, a nie na zasadzie obojętności, no wy tam sobie o coś strajkujecie, a my mamy tutaj jako tako. Także wybór papieża, no on w tym momencie bardzo, bardzo mocno, pozytywnie w ten sposób wpłynął na wspólną świadomość. Także rok 80, strajki, to one znalazły wtedy wspólny mianownik w pewnej świadomości, która była jakby niezbędna do tego, żeby się wszyscy jakoś tak podnieśli, zjednoczyli.